podczas trasy dozwolone maszerowanie tylko zgodnie z przebiegiem trasy. Czas przemarszu nie podlega ocenie, a oceniana jest muzyka, wizual oraz efekt generalny. To jest to, co Państwo mogliście już zobaczyć i to, co zobaczycie za chwilę. Przed Państwem teraz zaprezentuje się Gminna Orkiestra Dęta w Starej Białej, dyrygent Grzegorz Dębski, tambur majorka Aleksandra Ciesińska. Pozwólcie Państwo również, że kilka słów, oczywiście najbardziej, ogromne brawa dla orkiestry. Pozwólcie Państwo, że zaprezentuję również tę orkiestrę, która przyjechała do nas ze Starej Białej. Rozpoczęła swoją działalność jesienią w 2003 roku. Pierwszy raz orkiestra wystąpiła na pasterce w kościele parafialnym w 2004 roku. Przez 8 lat jej kapelmistrzem był Stanisław Obremski. Obecnie orkiestrę prowadzi Grzegorz Dębski. Głównym zadaniem orkiestry jest wzbogacenie muzyką wszelkich uroczystości, akademii, jubileuszy i imprez organizowanych w gminie Stara Biała. Ponadto celem zespołu jest godne reprezentowanie i reklamowanie swojego regionu podczas występów na przeglądach, festiwalach i konkursach. Gminna Orkiestra Dęta w związku postawionymi przed nią zadaniami jest przygotowana na wykonywanie różnorodnych gatunków muzycznych podczas od tych, które wykonuje podczas uroczystości, świąt i imprez. To są pieśni religijne, marsze, utwory patriotyczne czy kolędy oraz przeboje muzyki filmowej czy wiele standardów muzyki rozrywkowej. Nagród ogromna ilość. Lista jest bardzo długa, bo to są nagrody na festiwalach międzynarodowych, festiwalach organizowanych w Polsce, na międzynarodowym festiwalu na przykład w Białorusi, na Ukrainie, ale także trzecie miejsce na mistrzostwach, pierwszych mistrzostwach Polski orkiestr w Radomiu. Ma w swoim dorobku dwie płyty z nagraniami live koncertów. Kolędowanie z 5 stycznia 2020 roku. Wieczór w kinie, koncert muzyki filmowej dla dzieci i rodziców z 13 lutego 2022 roku. Drodzy Państwo, w konkurencji przemarsz przed Państwem Gminna Orkiestra Dęta w Starej Białej. Ogromne brawa!
Wojna Orkiestra Dęta w Starej Wiarze.